Rzeczypospolitej Polskiej dokona na wniosek prezesa Rady Ministrów zmiany w składzie Rady Ministrów. Serdecznie witam pana Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów wraz z członkami Rady Ministrów oraz kierownictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pana Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam panią Katarzynę Sójkę, która za chwilę odbierze z rąk pana prezydenta akt powołania. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W spotkaniu uczestniczą pan Paweł Szrot, sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jacek Siewiera, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pani Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2023 roku powołana została pani Katarzyna Sójka w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Zdrowia. Proszę panią minister o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra zdrowia, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję pani minister. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, wielce szanowne panie i panowie ministrowie, szanowne panie i panowie posłowie i senatorowie, ale przede wszystkim wielce szanowna pani minister nowo nominowana i najbliżsi przyjaciele pani minister. Wszyscy wielce szanowni państwo. Panie premierze, gratuluję nominacji. Pani minister, kiedy czytałem na pani temat te materiały, które były mi dostępne i kiedy rozmawiałem na pani temat przez te ostatnie dni z kilkoma osobami, słyszałem taki jeden komplement, moim zdaniem, który cały czas się powtarzał, a właściwie dwa. Ten, który cały czas się powtarzał, to było, no wiesz, zwykły lekarz. Bardzo się cieszę, pani minister, że jest pani zwykłym lekarzem. Takim po prostu zwykłym lekarzem internistą, który na co dzień przyjmuje pacjentów, który pracuje w szpitalu powiatowym
i w kilku innych miejscach w poradniach i wie, co to znaczy praca zwykłego lekarza w szpitalu powiatowym, w terenie. Wie, z jakimi problemami ludzie przychodzą i wie, jakie są problemy zwykłej poradni. Bo to ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania tych problemów, które są najważniejsze. A tym najważniejszym problemem jest ochrona zdrowia pacjenta właśnie w tej małej miejscowości, w trochę większym mieście, w wiosce, jego dostępność do zwykłego lekarza. Tego zwykłego lekarza, który dopiero ewentualnie wyśle go do specjalisty. I możliwość kontaktu z tym zwykłym lekarzem jest najważniejsza w systemie ochrony zdrowia. Dlatego bardzo się cieszę, że ten urząd obejmuje osoba, która właśnie jest osobą z tym zwykłym doświadczeniem, tak bardzo potrzebnym do tego, żeby załatwiać zwykłe problemy. Bo te zwykłe problemy właśnie są problemami najbardziej uciążliwymi i największymi problemami ludzi. I z tego powodu bardzo się cieszę. I drugi komplement, który słyszałem pod adresem pani minister, lubią ją ludzie. Powiedziano mi, że w Ostrowie Wielkopolskim pacjenci po prostu panią lubią. Cenią panią i lubią do pani przychodzić. O, taki dla mnie właśnie powinien być zwykły lekarz i taką właśnie opinię powinien mieć. I minister zdrowia powinien mieć właśnie tą też taką zwykłą, twardo stąpającą po ziemi empatię dla ludzi. To nie chodzi o to, żeby się trząść nad każdym i robić problem tam, gdzie go nie ma, bo bardzo często wtedy nie dostrzega się problemu tam, gdzie on rzeczywiście jest i gdzie trzeba go rozwiązać. Ludzie znakomicie wiedzą, kto jest dobry dla ludzi, a kto nie jest dobry dla ludzi. Jeżeli ludzie panią cenią, to znaczy, że pani rozumie, gdzie są rzeczywiście problemy i kto naprawdę potrzebuje pomocy. Komu empatia jest potrzebna. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo to jest bardzo potrzebne przy właśnie spojrzeniu na rynek ochrony zdrowia w Polsce i na cały system ochrony zdrowia w Polsce. Jesteśmy dzisiaj w czasie trwających cały czas dużych wyzwań. Pandemia koronawirusa na szczęście się zakończyła. Ona była ogromnym doświadczeniem, z którym zmagali się pani minister poprzednicy. Chcę z całą mocą podkreślić, zmagali się skutecznie, bo właśnie nasz system ochrony zdrowia wytrzymał, mimo różnych tutaj czarnych wizji, które były roztaczane, mimo zapowiadanego, za chwilę się system załamie, na pewno się załamie, nie załamał się. Ministrowie, ich współpracownicy, pan premier dali sobie radę. System wytrzymał także dzięki temu, że był odpowiedzialnie zarządzany. Od samej góry do samego dołu. Że były sprawy mądrze prowadzone. To było bardzo ważne. Oczywiście nie brakło trudnych momentów, nie brakło trudnych sytuacji. Tak jak to się zawsze dzieje w takim momencie frontowym, z jakim mieliśmy wtedy do czynienia. Ale poradzili sobie. Nie można im tego odbierać, choć wielu próbuje im to dzisiaj odebrać. Zasługują naprawdę tutaj na wyrazy szacunku. Ale przeszliśmy tamten trudny czas i dzisiaj patrzymy na system już po koronawirusie, w bardzo wielu miejscach wzmocniony przez ten czas, co też jest wielką zasługą. Ale trzeba go budować. Wydatki na ochronę zdrowia z roku na rok wzrastają. Jest kwestia mądrego wydatkowania tych pieniędzy. Są dzisiaj ogromne zagrożenia, które narastają wobec naszego społeczeństwa, także wobec najmłodszych. To są między innymi te problemy, z którymi w ostatnim czasie tak bardzo zmagał się pan minister Adam Niedzielski. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, bo współpracowałem z panem ministrem przez ostatnie lata przy wielu kwestiach, jak choćby kwestia ochrony zdrowia seniorów. Razem stworzyliśmy system, który ma poprawić ochronę zdrowia seniorów. To właśnie przysłowiowe Centra 75+, współpracując tutaj też z panią minister Marleną Maląg. Ale tworzyliśmy razem też ramy systemu
całego programu onkologii dla Polski. Po to, żeby ta ochrona zdrowia była lepsza, bardziej wydajna w tych najbardziej czułych punktach. Tam, gdzie chodzi o walkę z tym, co jest oczywiście najstraszniejsze, a mianowicie ze śmiertelnością. Żeby obniżać śmiertelność w naszym społeczeństwie, żeby ludzie dłużej żyli, żeby byli dłużej zdrowi. To jest wielkie wyzwanie, które właśnie dzisiaj stoi przed panią minister. Od tej strony dbanie o ten system i ochrona dzieci i młodzieży. To kwestia także i bardzo odpowiedzialnej gospodarki lekowej. Tutaj wszyscy znakomicie wiemy, że są różne próby wpływania na rynek, różne próby wpływania na funkcjonowanie ministerstwa, różne próby wpływania także na funkcjonowanie naszego systemu prawnego. Bardzo wielu lobbystów i różne próby także docierania do osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Trzeba się przed tym skutecznie chronić. I to jest wielkie zadanie, aby pani minister nad tym wszystkim właśnie znakomicie czuwała. To było przez ostatnie lata realizowane z dużą pieczołowitością. To jest też duża zasługa pana ministra Niedzielskiego. Trzeba to spokojnie kontynuować, choć wiadomo, że wtedy minister narażony jest na bardzo wiele ataków, bo to są bardzo zamożne środowiska, które nie szczędzą pieniędzy na to, by także i prowadzić wojnę medialną z tymi, którzy próbują ograniczać ich wpływy. Więc to są różnego rodzaju zagadnienia ogromnie trudne, ale nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie pani minister jako zwykły lekarz znakomicie te sprawy zna i znakomicie te sprawy rozumie. Że właśnie pani minister jako lekarz rodzinny będzie na rodzinę tutaj w szczególnym stopniu wyczulona, a zwłaszcza na dzieci. I dlatego cieszę się, że ta teka ministra zdrowia spoczęła dzisiaj w rękach osoby, która jest pełna wigoru, pełna energii, osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem jako lekarza, ale jednocześnie osoby cały czas młodej, pełnej werwy, z otwartą głową, z jednej strony z doświadczeniem także i politycznym, zdobytym w pracy parlamentarnej, w komisjach, ale z drugiej strony właśnie cały czas jeszcze świeżej, która rozumie wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego wszystkiego, czego ten system potrzebuje z punktu widzenia obywatela, tego zwykłego pacjenta u zwykłego lekarza. Dlatego cieszę się z tej nominacji, gratuluję pani minister i wierzę w to, że pani minister podoła tym wszystkim obowiązkom. Tego pani minister z całego serca życzę i wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zaproszę teraz panią minister do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem.